Hej, witam Was ponownie na moim kanale po dość długiej przerwie, jeżeli chodzi o takie typowo kosmetyczne czy makijażowe filmy. Pojawiały się vlogi, natomiast już wracamy typowo do tego, co myślę Was tutaj najbardziej interesuje, czyli kosmetyków. W tym filmie podsumujemy sobie ulubieńców, można powiedzieć, lipca, natomiast pojawią się też takie produkty, które ja używałam po prostu przez tą przerwę, gdzie nie nagrywałam filmów, czyli no można powiedzieć takie 2 miesiące, nawet 3. Także jeżeli ta tematyka Was interesuje, no to oczywiście zapraszam do oglądania dalej. Standardowo zaczynam sobie od pielęgnacji i pierwszy produkt, jaki mam Wam do pokazania, jest to pianka oczyszczająca. Jest to dla mnie nowa marka i też widziałam, że ona jako nowość oznaczona była w Rossmanie. Chwyciłam ją podczas zakupów i jest to Gift of Nature i mamy taką właśnie delikatną piankę do mycia, oczyszczenia twarzy. I tutaj jest napisane od producenta, że ona jest przeznaczona do cery pięknej, choć naczynkowej. Ja mam naczynka, mam takie zaczerwienienia na twarzy, więc uznałam, że będzie to fajny produkt. Powiem Wam, że szłam na zakupy z myślą kupienia czegoś do mycia twarzy, bo mój ulubiony produkt się kończył. Chciałam wypróbować coś nowego, a to wpadło mi w oko przede wszystkim właśnie przez to ładne opakowanie. Pomyślałam, że opis też pasuje do mojej cery. Tutaj obietnice producenta wydają się takie fajne, więc uznałam, że wezmę ten produkt. I on był też przeceniony na około 12 zł, tam 11 z groszami, ale jego standardowa cena, jak widziałam, była około 20 zł, także też myślę, że taka fajna, przyjazna dla portfela. No i jeżeli chodzi o działanie tej pianki, no to tutaj nie mogę jej nic tak naprawdę złego zarzucić. Wszystko, co tutaj miało się stać, czyli jej działanie, wydarzyło się na mojej twarzy. Dokładnie usuwa, oczyszcza cerę i pozostawia ją taką wygładzoną i delikatną w dotyku. Sprawdziła mi się pod każdy makijaż, bo używam jej zarówno wieczorem, ale też właśnie rano przed makijażem. Myłam twarz tą pianką, nakładam standardową pielęgnację swoją, no i jakby z żadnym innym kosmetykiem, czy to pielęgnacyjnym, czy później makijażowym, mi się nie pokłóciła, także tutaj zdecydowanie na plus. Myślę, że to, co warto też podkreślić, to są zapewnienia, że ten produkt jest w 96% pochodzenia naturalnego. Dla mnie to nie jest aż taki wyznacznik, czy ja kupię dany kosmetyk, czy nie, ale wiem, że wiele osób patrzy na skład i właśnie zależy im na tym, aby on był jak najbardziej naturalny. Dla mnie natomiast ważne jest to, i to na pewno jest na plus przy każdej marce, że nie jest testowana na zwierzętach. Moja cera się z nią polubiła. Ja bardziej używam pianek już po demakijażu specjalnym przeznaczonym płynem do tego, ale tutaj producent też mówi nam, że można nią spokojnie zmyć resztki makijażu. No i powiem Wam, że przetestowałam sobie raz, czy usunie makijaż. Ja, jak wiecie, możecie zauważyć, raczej ten makijaż noszę taki mocniejszy, więc bałam się, że pianka nie do końca sobie, tym bardziej tak delikatna w konsystencji, poradzi z tym makijażem. Natomiast powiem Wam, że się zdziwiłam i ona usunęła w 100% makijaż twarzy. Po jej zastosowaniu, tak jak mówiłam, moja skóra jest taka delikatna, wygładzona. No i też bardzo mi się podoba to, że nie ma po niej efektu ściągnięcia skóry. Ona nie jest taka jakby przysuszona, tylko właśnie czuć odświeżenie na skórze, no i to zdecydowanie na plus. I też zauważyłam, że przy wielu takich produktach oczyszczających moja skóra potrafi być mocniej zaczerwieniona przez pierwsze chwile po użyciu. Tutaj tego nie zauważyłam, także faktycznie myślę, że cery naczynkowe czy ze skłonnościami do podrażnień, zaczerwienień mogą spokojnie tej pianki sobie używać. Dla mnie nowa marka, ale pierwszy produkt już mi przypadł do gustu, tym bardziej jeszcze za taką cenę. No i myślę, że skuszę się też na kolejne produkty z tej serii. I kolejny produkt z pielęgnacji będzie to maseczka od Glam Glow. Ja bardzo się z tym produktem polubiłam. No i ja Wam też o nim wspominałam już we vlogu, w takich skróconych, można powiedzieć, ulubieńcach, ale myślę, że to jest produkt tak godny uwagi, że postanowiłam dodać go tutaj jeszcze raz. Więc kto tam widział, to może sobie przesunąć albo posłuchać trochę więcej o tym produkcie. Myślę, że warto o nim tutaj wspomnieć dokładniej, dlatego że te produkty nie są tanie, więc może część z Was się zastanawiać nad ich zakupem, ale powiem Wam, że naprawdę warto. Ja też nie byłam tak do końca przekonana, czy maseczki muszą być aż tak drogie, skoro na rynku mamy teraz masę różnej pielęgnacji przyjemniejszej dla portfela cenie, no nie oszukujmy się. Natomiast powiem Wam, że efekty po żadnej innej masce nie były tak dobre jak po tej. Ona ma przede wszystkim nawilżać naszą skórę, ale też ja zauważyłam, że ona bardzo ściągnęła moje rozszerzone pory. One praktycznie już tak po 2-3 użyciach tej maski stały się prawie niewidoczne w stosunku do tego, co ja miałam przed. Ja tutaj mam bardzo rozszerzone pory, jeżeli chodzi o policzki oraz nos. Jeżeli go oczyszczę, to tam praktycznie powstają aż takie dziury, które później pod makijażem no niestety nie wyglądają estetycznie, jeżeli nie nałożę jakiejś
typowo przeznaczonej do tego bazy, ale właśnie po kilku użyciach tej maski zauważyłam, że już ta baza nie jest mi w ogóle potrzebna. No i te dziurki jakby się zwężyły, stały się prawie niezauważalne. No i wystarczył podkład, puder wygładzający i tak naprawdę mogłam się cieszyć wygładzoną, taką ładną cerą. Także naprawdę warto zainwestować sobie w pielęgnację od Glam Glow. I producent tutaj nam zaleca stosowanie tej maski na dwa sposoby. Albo właśnie jak taką typową maskę nałożyć na kilkanaście, kilka minut, później zmyć. Albo nałożyć sobie warstwę na noc i z nią po prostu pójść spać. Ja tylko w ten sposób używam tej maseczki, czyli na noc nakładam jakby taką grubszą warstwę, powiedzmy stosowałam ją jak krem, tyle że nie używam jej codziennie, ale tak no raz czy dwa razy w tygodniu i powiem Wam, że efekty są naprawdę super. I też ta skóra stała się taka bardziej miękka, faktycznie jest nawilżona, ale no to co właśnie tu przeważyło, że ja pokocham ten produkt, to jest to zwężenie porów, gdzie u mnie naprawdę bardzo ciężko o to, żeby te pory były jak najmniej widoczne i często muszę się bardzo namęczyć makijażem, aby je tam zminimalizować, a tu tak naprawdę one ukryły się same. Teraz przejdziemy sobie do produktu, który tak naprawdę nie wiem, do czego przypasować, czy to jest bardziej pielęgnacja, czy makijaż. Odpowiedzcie sobie sami. Będzie tutaj mowa o mydełku do stylizacji brwi. Ja mam akurat z marki Lash Brown, to jest moje odkrycie tego roku chyba. To mydełko jest tak świetnie stylizuje włoski, że aż powiem Wam szczerze, nie spodziewałam się takiego efektu. Może nie do końca ja jestem przekonana do takiego makijażu typu mega takie wyczesane, naturalne brwi u siebie, ale wiem, że wiele osób tego typu makijaż lubi, no i powiem Wam, że ten produkt można tak naprawdę stosować uniwersalnie. Możemy tutaj uzyskać, nakładając więcej produktu, takie brwi typowo jak po laminacji wyglądające, albo możemy, tak jak ja dzisiaj, użyć sobie pomady i zamiast żelu użyć mydełka i zdecydowanie dłużej te włoski trzymają się w miejscu. Natomiast właśnie no, jestem zaskoczona tym, jak to mydełko jest w stanie postawić brwi. Mówię Wam, efekt jest identyczny jak zaraz po laminacji, czyli każdy włosek jest wyprostowany, wyczesany do góry i ten efekt utrzymuje się cały dzień. Co prawda pod koniec one nie są już tak przylepione do skóry jak na samym początku, ale nadal są postawione i jakby wyczesane w tą stronę, w którą zamierzałyśmy je wyczesać z samego rana. Także naprawdę no świetny produkt. Dodatkowo myślę, że on będzie dość wydajny, bo wystarczy odrobina, aby te włoski już były w takiej pozycji, jakiej chcemy. No i też ma przepiękny, taki delikatny, subtelny zapach. No, bardzo mi to mydełko przypadło do gustu. Także jeżeli chciałyście może sobie, czy od czasu do czasu zrobić taką laminację, powiedzmy jednodniową, albo właśnie planujecie ten zabieg, ale nie wiecie, czy będziecie dobrze czuły się z takimi brwiami na co dzień, na dłuższą metę, to myślę, że jak najbardziej można to mydełko wypróbować. I myślę, że też się Wam nie zmarnuje, bo nawet jeżeli nie będziecie lubiły takiego efektu mocno nastroszonego, takiego bardzo naturalnego, no to później przyda Wam się jako taki żel. Ja też zaraz po użyciu tego mydełka pokazałam Wam efekt na Instagramie któregoś dnia, jak ta brew wygląda naturalnie, taka po prostu zwykłe włoski, a jak wygląda z wyczesaniem właśnie za pomocą mydełka. No i powiem Wam, że wygląda jakbyśmy miały nie wiadomo jak krzaczastą, taką gęstą brew. Ja co prawda mam dość jasne swoje brwi naturalnie, a mam przyciemnione włosy, więc ten efekt wyglądał tak trochę śmiesznie, jeżeli nie miałam tam dorysowanych czy pofarbowanych tych włosków na ciemniejszy, właśnie pasujący do mojego koloru włosów. Ale mimo to bardzo efekt mi się i tak spodobał. No i teraz robię sobie tak, że jeżeli nie używam pomady, to na przykład przeczeszę sobie włoski. Mam też taki tint do brwi, który farbuje same włoski tak jednodniowo, no i wtedy ten efekt zdecydowanie bardziej mi się podoba. Kolejny produkt już teraz typowo makijażowy i będziemy mówić tutaj o podkładzie marki Eveline. Jest to Selfie Time i jest to podkład, z który ja już testowałam na kanale. Robiłam taki właśnie całodniowy test, jak się nie mylę, albo kilkugodzinny. Tutaj Wam podlinkuję gdzieś. No i od tamtego czasu używam tego podkładu niecodziennie, natomiast mam swoje takie okresy. Szczególnie ten podkład bardzo lubię, kiedy jest na dworze cieplej, kiedy robi się właśnie już takie, nawet powiedzmy, upalne lato, to wtedy jak najbardziej ten podkład mi się sprawdza. On jest bardzo delikatny, taki subtelny, wodnisty, chociaż w konsystencji pierwotnie nie jest taki, to już po kontakcie z gąbeczką, jeżeli nałożymy małą ilość, to on wygląda tak, jakbyśmy nałożyły dopiero na twarz krem, tyle że mamy tutaj dodatkowo krycie, także mi to bardzo odpowiada. I właśnie tego produktu lubię używać wtedy, kiedy moja cera ma lepszy okres. Kiedy na twarzy występuje u mnie taka kaszka czy jakieś podskórne
niedoskonałości, to niestety ten podkład się nie sprawdza, bo on przez to, że ma taką nawilżającą formułę i ona nie jest do końca matowa, podkreśla wszystkie te niedoskonałości. Natomiast to, myślę, na co warto tutaj zwrócić uwagę, to jest to, że ten podkład lubi nakładać się w bardzo małej ilości, wręcz minimalnej, i nakładać go trzeba gąbeczką. Wtedy ten efekt jest przepiękny, taki naturalny i zdecydowanie się ten podkład stapia ze skórą. Nie wygląda to, jakby to był produkt kosmetyczny, a właśnie taka dobrze nawilżona, idealna cera. Dodatkowo ten produkt ma taki piękny, przyjemny, bardzo subtelny, moim zdaniem wakacyjny zapach, co dodatkowo na plus. Utrzymuje się na twarzy też bardzo dobrze, nie ma żadnego problemu. Natomiast tutaj bardziej możemy ponarzekać na krycie. On niby jest połączeniem podkładu z korektorem, natomiast no nie powiedziałabym, że to jest jakieś mocne krycie. Można je delikatnie zbudować, dla mnie ono na taki letni, wakacyjny makijaż jest jak najbardziej ok, ale jeżeli chciałabym jakieś bardzo mocne oko i chciałabym mieć idealną cerę, to myślę, że dodałabym sobie do tego podkładu jakiś mocniej kryjący, bo tutaj to krycie właśnie jest albo bardzo delikatne, jeżeli nałoży jedną warstwę, albo możemy je zbudować do takiego średniego. I ostatni ulubieniec na dziś będą to kępki rzęs od Klavier. Ja tutaj mam wersję Duo, akurat 12 mm ze skrętem C. Powiem Wam, że te kępki to jest życie dla osób, które uwielbiają mieć podkreślone oko. Ja te kępki rzęs już Wam polecałam, jeżeli chodzi o tą markę, ale ten model miałam pierwszy raz teraz, testowałam. No i powiem Wam, że no rewelacja. To jak one pięknie zagęszczają, jak szybka praca jest z tymi kępkami, bo jest tu tych włosków dużo, no to jest po prostu cudowne. I powiem Wam, że naprawdę ten skręt jest idealny, przepięknie wygląda zarówno w mocniejszym makijażu, jak i w takim delikatniejszym, ale jeżeli chcemy tutaj właśnie zrobić takie kocie, mocne jakieś takie oko podkreślone, przepięknie to się prezentuje. No i dodatkowo one wyglądają dość naturalnie, wiadomo, że to są już kępki takie mocniejsze, więc też no nie spodziewajmy się, że będzie to wyglądało tak super naturalnie, że ktoś pomyśli, że o, ale Ty masz piękne swoje rzęsy. Nie, natomiast nie wygląda to przerysowanie tak dramatycznie, tylko to wszystko ładnie się komponuje, a z racji tego, że są to kępki, to możemy je długościowo też dopasować do swojego oka, pomieszać, zrobić tutaj kącik bardziej wydłużony, tutaj krótsze te rzęski, no i mieć po prostu efekt taki, jak nam się tylko wymarzy. Ale różnica właśnie między Duo a tymi klasycznymi, no to jest tutaj niebo a ziemia. Oczywiście tamte kępki też lubię i to też wszystko zależy od efektu, jaki chcemy uzyskać, bo jeżeli zależy Wam na takim bardzo naturalnym looku, no to nie ma co tutaj się ponosić na takie aż, wiecie, objętości. Natomiast dla osób takich jak ja, które często robią mocniejszy makijaż i zależy im na takim mocniejszym oczku i szybkiej pracy, jak najbardziej ten model się sprawdzi. No przepiękne są te rzęsy, naprawdę przepięknie wyglądają, zarówno na zdjęciach, jak i tak w życiu, na żywo. Zauroczona jestem nimi i myślę, że teraz będę częściej korzystała z tych Duo niż klasycznych. Ogólnie już Wam kiedyś polecałam te rzęsy, też w ulubieńcach inny model, także myślę, że to mówi samo za siebie i marka jest godna uwagi, jeżeli poszukujecie kępek. I jeżeli chodzi o tych ulubieńców, to już by było na tyle. Koniecznie podzielcie się swoimi ulubieńcami ostatnich miesięcy. Jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło. Mam nadzieję, że jeszcze tutaj część została ze mną, mimo że te filmiki makijażowe z wiadomych przyczyn, bo we vlogach macie wszystko powiedziane, się nie pojawiały. Nowe osoby zapraszam do subskrybowania kanału i my widzimy się w kolejnych filmach. Hej!